Do trzech probówek wlewamy około 1 cm sześciennego roztworu soli i w tym samym stężeniu fosforanu sodu, wodofosforanu sodu i diwodorofosforanu sodu. Z każdej probówki wprowadzamy zakraplaczem krople roztworu na papierek uniwersalny i obserwujemy jego barwę. Następnie do każdej probówki dodajemy po dwie krople roztworu błękitu bromotymolowego jako wskaźnika i obserwujemy zmiany zabarwienia roztworów. Ortofosforan sodu daje roztwór silnie zasadowy, pojawia się niebieska barwa błękitu bromotymolowego oraz papierka uniwersalnego. Zachodzi reakcja hydrolizy. W pierwszym etapie następuje całkowita dysocjacja soli z utworzeniem jonów sodu, pochodzących od mocnej zasady wodorotlenku sodu oraz jonów fosforanowych pochodzących od kwasu średniej mocy, czyli kwasu fosforowego. Następnie jony pochodzące od słabego kwasu zaczynają reagować z wodą w kilku etapach. W roztworze pojawia się nadmiar jonów wodorotlenowych i następuje jego zalkalizowanie. Najwięcej jonów wodorotlenowych przechodzi do roztworu w pierwszym etapie hydrolizy. Drugi i trzeci etap zachodzą jedynie w niewielkim stopniu. Roztwór ortofosforanu sodu jest słabo zasadowy. Pojawia się zielonkawo-niebieska barwa błękitu bromotymolowego oraz zgniło-zielona papierka uniwersalnego. Na początku mamy stuprocentową dysocjację soli. W następnych etapach mamy dwie równowagi ustalające się dla jonów wodoroorthofosforanowego. W obu przypadkach należy je traktować jako reakcję z wodą. Z jednej strony jest to dwustopniowa hydroliza. Drugi proces to dysocjacja kwasu Brønsteda. Trzeci stopień dysocjacji. Roztwór jest lekko zasadowy wskutek tego, że dominuje w nim proces hydrolizy nad dysocjacją kwasu. Roztwór diwodoroortofosforanu sodu wykazuje odczyn słabokwasowy. Nastąpiła zmiana barwy błękitu bromotymolowego na żółto a papierka uniwersalnego na lekko pomarańczowy. Zachodzą następujące procesy. Dysocjacja, hydroliza, dwustopniowa dysocjacja kwasowa tym razem jest przewaga jonów hydroniowych i roztwór soli jest lekko kwaśny